na scenie mamy e, drobną zmianę. A, I ja witam serdecznie na scenie e, Katarzynę Sokół e, od nas z firmy Strix e, i Mateusza Mentlewicza z e, firmy Huse. I o, na tapecie kolejny case wdrożenia, a, tym razem w trochę innej formie, czyli już nie prezentacji, ale bezpośredniego wywiadu, e, wywiadu z klientem. Tym bardziej ja jestem bardzo że tak szczęśliwy, że, 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 że ten wywiad się dzisiaj odbywa, bo to jest nasz projekt, w którym ja również uczestniczyłem od jakby początku samych, e, samych założeń. I wiem, jak jest to ciekawy, ciekawy temat. Także Kasia, Mateusz, zostawiam Wam scenę. Witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być z Wami i że mogę Ciebie gościć tutaj, Mateusz. Więc witam Cię. Cześć, witam wszystkich. I też jestem bardzo zadowolony, że mogę dzisiaj opowiedzieć więcej na temat naszych doświadczeń z wdrożeniem Shopwera. To zacznę od, od początku. Czy możesz opowiedzieć troszeczkę więcej o Waszej marce i czym tak naprawdę Husse wyróżnia się na rynku? Jasne. Husse to producent wysokiej karmy wysokiej jakości suchej i mokrej karmy, akcesoriów, smakołyków, i innych produktów dla psów, kotów oraz koni. Firma została założona kilkadziesiąt lat temu, bo w 1987 roku w Sztokholmie przez Tomasa Eliasona. Po kilku latach z małej lokalnej firemki, bo w 1993 roku firma rozpoczęła ekspansję za pomocą franczyzobiorców na innych rynkach i rozpoczęła najpierw ekspansję na rynku europejskim, a później na pozostałych rynkach międzynarodowych. W Polsce działalność rozpoczęła się w 2008 roku i od tego czasu dosyć szybko się rozwijamy. To co jest najważniejszym wyróżnikiem, jeżeli chodzi o Husse, to to, że cała dystrybucja produktów jest prowadzona wyłącznie w, w ramach naszej sieci, czyli tak naprawdę produktów nie kupimy w sklepach indywidualnych, tak naprawdę tylko i wyłącznie Nasza własna sieć sprzedawców, franczyzobiorców i dystrybutorów, oraz obecnie prężnie rozwijany e-commerce. Super, to, to, to jest bardzo ciekawe i, i na pewno nietypowe. Na ilu rynkach działacie? E, obecnie posiadamy 1500 franczyzobiorców i dystrybutorów. E, działamy na prawie 60 rynkach na całym świecie e, w Europie, Azji, e, w Ameryce Północnej. Jeżeli chodzi o polski rynek, to, to posiadamy 51 dokładnie, bo od niedawna dołączył kolejny franczyzobiorca i 150 dystrybutorów, którzy obsługują lokalne rynki w całym kraju. I tak jak wspominałem, pierwsza franczyza była założona oprócz centrali w 2008 roku w Gdyni i do tej pory, jakby wspólnie działamy. To się prężnie rozwija w takim razie. Super. Powiedz mi w takim razie temat COVID, pandemia wpłynęła bardzo na życie prywatne, ale też na biznes. Mhm. Jak wy się odnaleźliście w tej sytuacji? Tak, dla nas to był specyficzny moment, ponieważ tak jak wspominałem działamy na rynkach azjatyckich, więc my już w styczniu, w lutym, na początku marca zeszłego roku mieliśmy dosyć mocne sygnały z rynków azjatyckich, o tym, że gwałtownie wzrasta zainteresowanie produktami i, i popyt. I absolutnie z tego powodu rozpoczęliśmy jakby stokowanie produktów, bo spodziewaliśmy się podobnego efektu w Europie i w Polsce. I to była bardzo dobra decyzja, ponieważ w momencie, kiedy zaczęło się zamykanie jakby szkół, zauważyliśmy... Właściwie z godziny na godzinę gwałtowny wzrost popytu na produkty. Sytuacja była taka, że, że, że klienci, i to głównie stali klienci, kupowali dwa, trzy razy więcej produktów, a niektórzy potrafili nawet przygotować się z zapasami do końca roku, bo bali się o właściwe żywienie swoich zwierząt, o to, czy produkty będą dostępne. I to, co jest istotne, to, to jakby wtedy rozpoczął się, był gwałtowny wzrost. On troszeczkę oczywiście wyhamował w lecie. Natomiast widzimy zwiększone zainteresowanie produktami. Dla nas równie istotny był fakt, że przez zamknięcie centrów handlowych, w których tradycyjnie nasza sieć sprzedaży również się wystawia. Musieliśmy szukać nowych kanałów dotarcia, więc jakby wtedy też e, tak naprawdę mocno nie tylko e, intensyfikowaliśmy działania online, ale wtedy też jakby przyspieszyliśmy z budową, budową sklepu i z otwarciem e, nowej platformy. Oczywiście to było długotrwałe zadanie i wymagało, wymagało przygotowań ale ale jakby to był dodatkowy argument, żeby, żeby za, zagęścić ruchy, że tak powiem. E, absolutnie. I dla nas to był też taki moment, w którym okazało się, że ten model sprzedaży, w którym posiadamy własnych konsultantów, którzy doradzają naszym klientom w zakresie żywienia, żywienia ich zwierząt domowych, to była bardzo dobra decyzja, ponieważ e, nasi konsultanci po prostu są w stanie w tak totalnie bezobsługowy sposób dostarczać te produkty, e, umawiając się z klientami tak, jak jest im wygodnie. Nie tak, że akurat przejeżdżają i wyrzucają worek na ulicy, e, jak to czasem się dzieje z dystrybucją, tylko, tylko tak naprawdę to było, to było coś, co pomogło nam dodatkowo budować relacje z klientami. Z tego też powodu zaczęliśmy w mediach społecznościowych promować taki hashtag, chuszce pod same drzwi, gdzie, gdzie klienci robili zdjęcia tych naszych bezpiecznych dostaw i wrzucali je na Facebooka. Czyli tak naprawdę COVID w Waszym przypadku nie wyhamował Was, was Waszego biznesu, tylko, tylko wręcz przyspieszył rozwój? Tak, można, można w ten sposób powiedzieć, że, że to stało się takim katalizatorem. Na pewno też w ten sposób przyspieszyliśmy digitalizację wszystkich procesów. I, I kulminacją tego stało się uruchomienie platformy w maju tego roku, e, stworzonej we współpracy z agencją Strix, e, opartej o Shopwara. I, i, I to był absolutny e, strzał w dziesiątkę. Mm, timing e, był prawie idealny, bo pewnie gdyby, gdyby się udało to zrobić rok wcześniej, gdybyśmy wcześniej mieli. E, przy, rozpoczęli pracę, to pewnie byłoby, byłoby jeszcze lepiej. Natomiast zdecydowanie dla nas to był taki moment wskoczenia na wyższy etap, przekroczenia pewnego kamienia milowego. Mhm, jasne. E, powiedz mi, bo, bo zacząłeś o tym mówić, e, wasza marka przeszła transformację e, procesu sprzedażowego. Mhm. E, czy możesz powiedzieć troszeczkę o tej drodze, jaką przeszliście od sprzedaży offline do digitalu, trochę więcej? Jasne. Ona się zaczęła już wiele, wiele lat temu, tak naprawdę szczególnie dzięki zaangażowaniu naszego zespołu w Polsce i szczególnie, szczególnie zarządu czyli prezesa Piotra Ciślika oraz jego wspólnika Michała Laskowskiego. I oni byli takimi głównymi osobami, które, które na poziomie globalnym promowały tą ideę jakby zmieniania modelu, dostosowywania się do, do realiów biznesowych, do zmieniającego się świata. I ukoronowaniem tego całego procesu było rozpoczęcie budowy nowej platformy, totalnie nowej platformy, która umożliwiła tak naprawdę wprowadzenie nas w świat e-commerce, tak? bo wcześniej, wcześniejsza strona dawała możliwość zamawiania online, ale to i tak wszystko działo się później w świecie offline, nie było możliwości realizowania transakcji, nie było możliwości wyboru wielu form dostaw w związku z czym to były bardzo, było bardzo ograniczone narzędzie. Natomiast tutaj wraz z Shopware uzyskaliśmy możliwość jakby wdrożenia totalnie nowego sklepu. To znaczy sklepu, który jesteśmy przekonani, że będzie się rozwijał razem z nami przez kolejne lata i będzie wprowadzany na wszystkie kolejne rynki. I tak naprawdę to jest Trochę więcej niż sklep. To jest bardziej taka platforma służąca naszej komunikacji marki z klientami, która ma stanowić jakby sposób na dalszy skokowy wzrost świadomości i sprzedaży. To przeniesienie modelu sprzedaży do e-commerce, z jakimi trudnościami się to wiązało? W naszym wypadku e, trudnością było, pierwsza i podstawowa trudność to była edukacja, to znaczy edukacja przede wszystkim naszej sieci sprzedaży, e, po to, żebyśmy zrozumieli, że nowa platforma nie ma za zadanie ich wyeliminować, tylko tak naprawdę pomóc im jeszcze lepiej obsługiwać klientów. E, to znaczy e-commerce jest dla nas źródłem dodatkowych transakcji, y, dodatkowego, Dodatkowego budowania świadomości, świadomości marki, natomiast to w żaden sposób nie ma być forma zastąpienia. To znaczy, jakby w dalszym ciągu, bez względu na to, jaka jest forma wybrana dostawy, jaka jest forma realizowania płatności, zakładamy, że transakcje komersowe e to jest pierwszy krok do tego, żeby nasza sieć sprzedaży mogła później aktywnie doradzać właścicielom psów, kotów. E, i mamy nadzieję, to też się będzie rozwijało, czyli koni, e, jak najlepiej żywić swoje zwierzęta bo też jest tak, że w wielu wypadkach nasza sieć sprzedaży współpracuje z klientami przez wiele, wiele lat. To znaczy są tacy, którzy współpracują ze swoimi właścicielami zwierząt ponad dekadę, tak? w związku z czym mają świadomość tego, jakie są wyzwania związane z, z pielęgnacją i z opieką nad zwierzętami. I wydaje mi się, że posiadamy również taką unikalną bazę wiedzy dotyczącą realnych, realnych psów, kotów na polskim rynku. I, i, I to była t, taka podstawowa kwestia, żeby przekonać naszą sieć sprzedaży, że to jest narzędzie, które ma im pomagać. I to była pierwsza rzecz. Ułatwić tak naprawdę. Ułatwić, ułatwić kontakt, ułatwić realizowanie transakcji po to, żeby oni się mogli skupiać na czymś co jest wartością dodaną, to znaczy na doradzaniu, jak najlepiej żywić i pielęgnować zwierzęta, tak? Więc, więc to była pierwsza kwestia. Druga to było też dotarcie, drugie wyzwanie to jest edukacja klientów odnośnie naszego modelu sprzedaży, ponieważ część ludzi podchodzi do tego, że o dostawa chusty to pewnie jakiś rodzaj kuriera. Nie do końca tak jest i tak jak wspominałem, to, to jest usługa, która znacząco wykracza poza te ramy i jest to wartość dodana. A Na poziomie samego e-commerce'u i na poziomie samego rozwiązania związanego z technologią, to, to my potrzebowaliśmy rozwiązania, które będziemy w stanie skalować na różnych rynkach, które będzie w stanie obsługiwać różnego rodzaju płatności, biorąc pod uwagę lokalną specyfikę, tak? bo operatorzy płatności są różni na różnych rynkach. Nasze portfolio produktowe ma pewnego rodzaju różnice. Również na poziomie, na poziomie lokalnym. Poza tym każdy rynek ma zupełnie inną gotowość na przyjęcie pełnego modelu e-commerce'owego. Tak? I potrzebowaliśmy takiego elastycznego rozwiązania, które my będziemy w stanie skalować zgodnie z potrzebami na poszczególne rynki. I ostatni element, który był dla nas istotny, to to, czego brakowało w poprzedniej platformie, to była baza wiedzy baza wiedzy dotycząca porad, takich. Dla właścicieli, właścicieli e, czworonogów, m, ale również nie wiem, o bazy chociażby e, charakteryzującej poszczególne rasy e, psów i kotów. Tak? No i szukaliśmy takiego, takiego idealnego rozwiązania i już po, po tym wdrożeniu widzimy, że m, no, takie rozwiązanie znaleźliśmy. Tak? I wspólnie ze Strixem udało się uruchomić taką platformę, która spełniła te, te oczekiwania. I oczywiście będzie rozwijana, będzie w tym momencie rolowana na poszczególne inne rynki i przed nami jeszcze na pewno dużo pracy, nawet powiedziałbym, że jeszcze więcej, bo tak naprawdę najłatwiejszy krok za nami to znaczy uruchomienie platformy, a teraz trzeba ją dopracowywać i, i rozwijać dalej. Dokładnie, pracy zawsze będzie dużo. E, powiedz mi, przeanalizowaliście na pewno bardzo dużo rozwiązań hmm? na rynku dostępnych. Co spowodowało, że wybraliście właśnie Shopware? No, tak naprawdę to są te kwestie, o których mówiłem, tak? Czyli e, elastyczność, możliwość obsługi różnego rodzaju języków, walut, e, możliwość tunelowania dostępów wbrew pozorom, tak? E, czyli coś co wdrożył e, dla nas Strix, czyli to, żeby użytkownik z Austrii bądź ze Szwecji nie był w stanie edytować e, chociażby treści na naszej, na naszej stronie I, i, i to też jest takie, takie dosyć istotne, niby małe rozwiązanie, ale z punktu widzenia takiej platformy obsługiwanej na wielu rynkach, tak jak wspominałem, przez ludzi o różnym stopniu zaawansowania skorzystania z narzędzi e-commerce, to jest jakby bardzo istotne. E, Poza tym, tak jak wspominałem, potrzebowaliśmy też zintegrowane źródło, które będzie pozwalało nam budować bazę wiedzy, bo, bo ta baza wiedzy gwarantuje nam wysokie i dobre jakościowo pozycjonowanie organiczne, a to tak naprawdę jest pewnego rodzaju święty graal, jeżeli chodzi o e-commerce. Jasne. A co było największym wyzwaniem w trakcie tego projektu Shopware'owego? Największym wyzwaniem bez wątpienia była, był specyficzny stack technologiczny, który my posiadamy, ponieważ dla nas na chwilę obecną shopware to jest tak naprawdę front-end kliencki. Pod spodem mamy ciągle Magento 1, więc tutaj była kwestia integracji dwóch platform i płynnego, płynnego działania, wymieniania informacji uniknięcia kolejkowania wymiany danych i to udało się w stopniu znakomitym, chociaż bez wątpienia było to, to długie, długi i, i wymagający element projektu. Posiadamy Magento 1, ponieważ do niego są podpięte inne rozwiązania, chociażby związane z obsługą sieci sprzedaży, więc to jest pewnego rodzaju taki element, który, który był dany. E, to była pierwsza rzecz. I drugi, drugie takie wyzwanie, które było, to było znalezienie i zdefiniowanie odpowiedniego systemu do globalnego zarządzania produktami. Tak? Więc potrzebowaliśmy rozwiązania klasy PIM e, i tutaj też e, zdecydowaliśmy się na wdrożenie Ergonauda po to, żeby połączyć współpracę na poziomie globalnym i lokalnych rynków do tego, żeby jak najlepiej móc zarządzać produktami, tak jak wspominałem, które są zróżnicowane również na rynkach, biorąc pod uwagę ilość atrybutów, które posiadamy. I wbrew pozorom ta stopień skomplikowania i tych atrybutów i różnego rodzaju relacji wymagał naprawdę dobrego i zoptymalizowanego rozwiązania i w naszej opinii takie rozwiązanie właśnie wdrożyliśmy w maju tego roku. Super, to ułatwia zarządzanie taką ilością treści i kontentu? Tak, jak najbardziej. Przede wszystkim pozwala nam zarządzać tym kontentem także na poszczególnych rynkach, a to jest dla nas istotne, ponieważ, jakby, tak jak wspominałem, nie, nie, nie na każdym rynku jest pełne portfolio produktów, ono jest ograniczone. Mamy różnego rodzaju obsługę, obsługę różnych walut, obsługę poziomów cenowych i, i innego rodzaju kombinacje związane ze specyfiką lokalnych rynków. Jasne. Mówiłeś też o, o tej liczbie treści wcześniej, no. o kontencie w postaci bloga, nie bloga. Jakie funkcje i narzędzia Wam, wam w tym pomagają? Bo jakby PIM to, to, to oczywiście produkty, no. a, a co z resztą? Tak naprawdę tutaj korzystamy z rozwiązania, które oferuje nam Shopware, z tej bazy wiedzy, która została wypracowana razem z Strixem, czyli po prostu korzystamy z istniejących szablonów, za pomocą których Dodajemy co miesiąc kilkanaście artykułów, no to jest grube kilkadziesiąt tysięcy znaków ze spacjami, które dodajemy co miesiąc. No i efektem tego, że, że, że Shopware jako rozwiązanie spełnia te oczekiwania i pozwala nam mocno się rozwijać również w zakresie ruchu organicznego, jest to, że jeszcze w maju na wiele fraz takich typowych dla, dla specyficznych dla naszej branży, właściwie nie byliśmy obecni nawet w pierwszej. Na Piątej stronie Google'a, to teraz tak naprawdę jesteśmy w top 3 i błyskawicznie udało się wyprzedzić konkurencję, która no, rozwija swoje platformy dużo dłużej, więc to jest dla nas dodatkowy argument za tym, że rozwój tej platformy i tej technologii był po prostu dobrym wyborem. Super, to, to duże wartości, o których mówisz. Dokładnie. Wspomniałeś wcześniej o tym hashtagu, Huse pod drzwi mhm. i teraz jakby temat social commerce. Mhm. Czy social media są dla Was ważnym kanałem sprzedaży? Na chwilę obecną z poziomu globalnego muszę powiedzieć, że, że to jest jeszcze ciągle źródło ruchu ograniczonej transakcyjności. To znaczy dla nas to jest bardziej sposób na budowanie zasięgów e, dla, i budowanie świadomości marki. Natomiast zdecydowanie prowadzimy zintensyfikowane działania związane z tym, żeby mm, podnosić konwersyjność e, i tutaj nam w tym też pomaga możliwość zaawansowanego zarządzania feedami e, zarówno na Facebooka jak i Google'a i to jak rozwinęliśmy te, 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 te feedy e, pod kątem specyficznych wymogów Naszych, ale i tych platform, razem ze Strixem. Natomiast zdecydowanie na poziomie lokalnym jest to dla nas fantastyczne źródło budowania obecności w tych społecznościach. To znaczy, nasza sieć sprzedaży prowadzi lokalne fanpage e i prowadzi lokalną komunikację. Właśnie prezentującą te, 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 te case'y, o których mówiłem, tak? czyli te przykłady realnych e, zwierząt, którymi e, psów, kotów, koni, e, którym dostarczamy produkty e, i, i to pozwala nam mocniej zaistnieć w lokalnych społecznościach. Więc powiedziałbym, że na tym etapie to jeszcze są pierwsze kroki, e, to pewnie nie jest dodatkowe źródło, Znaczące do generowania przychodów czy transakcji. Natomiast jest to mocne źródło zasięgowe, które teraz staramy się bardziej, bardziej uszczelniać i, i podnosić konwersję. Jasne, czyli jest potencjał. Absolutnie. Czy możesz zdradzić nam, jakie są dalsze plany rozwoju sklepu i jak te plany może wesprzeć platforma Shopware? Tak, jak najbardziej. Um, to, co jest istotne i to, o czym wspominałem, dla nas sama platforma e-commerce ma przede wszystkim wspierać sieć sprzedaży. To znaczy, dla nas to ma być sposób do, do skokowego wzrostu liczby transakcji, które później w relacje mogą zamieniać nasi, nasi franczyzobiorcy i dystrybutorzy, po to, żeby prowadzić współpracę z klientami przez wiele lat. To ma być po prostu sposób na obniżenie kosztu konwersji na bardziej skuteczne docieranie do nowych grup odbiorców, a także na ułatwienie realizacji procesu transakcji przez coraz młodsze grupy odbiorców, których zdecydowanie pozyskujemy, bo już po tych kilku miesiącach widzimy, że, że udaje nam się docierać do, do zdecydowanie młodszych grup odbiorców, którzy doceniają efektywne rozwiązania e-commerce'owe. Tak jak wspominałem, przed nami jeszcze wiele wysiłku związanego z optymalizacją platformy i pomimo tego, że, że, że zostały stworzone makiety, które zostały przebadane przed, przed wdrożeniem także w wersji stage'owej razem ze Strixem badaliśmy efektywność przepływu jakby użytkowników, no to bez wątpienia te trzy miesiące czy cztery miesiące z danymi dają nam bez porównania większą ilość danych do dalszej pracy, i widzimy, że tutaj, dzięki również elastyczności samego shopuera, jako twórcy rozwiązania, jesteśmy w stanie być lepiej przygotowani na, 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 na wyzwania kolejnych lat. Mhm. A jakbyś miał podać jakieś wskazówki dla klientów shopuera, to co by to było? Wiesz, co tak naprawdę mm, powiedziałbym, że dla Shopwera, ale nie tylko dla Shopwera, w ogóle dla rozwiązań commerce to to, to że to nie jest magiczna różdżka. To znaczy, to nie jest rozwiązanie, które po prostu włączamy któregoś dnia i wszystkie problemy znikają. Tylko mm, to jest po prostu praca nad e-commerce, to jest tak naprawdę wysiłek każdego dnia, tygodnia, miesiąca i, i tak naprawdę efekty jesteśmy realnie w stanie docenić po, po wielu miesiącach albo latach. E, I tak jak mawia nasz dyrektor zarządzający Piotr Cieślik, e, biegniemy maraton, a nie sprint. E, I to zdecydowanie jest dla nas taka mm, filozofia, która nam pomaga lepiej sobie radzić z różnego rodzaju wyzwaniami. Jasne, bardzo Ci dziękuję. dziękuję. Ja teraz zobaczę e, na pytania, które na pewno dostałam w międzyczasie. E, bo tutaj e, takie pytania na pewno się zrodziły. E, czy masz jakieś wskazówki dla zespołów, które planują w najbliższym czasie wdrożenie, wdrożenie bądź migrację do Shopware? Y Wiesz co, tak naprawdę to wszystko zależy od skali i rodzaju projektu, od tego chociażby na ilu rynkach jest ten projekt, z jakiej platformy się migruje. Powiedziałbym, że to są bardzo indywidualne rzeczy, znaczy to trudno tutaj dać jakąś radę, która by pasowała do wszystkich rozwiązań. Tak jak wspominałem, na pewno trzeba się po prostu przygotować do, do tego żeby nauczyć się jak najlepiej korzystać z tej platformy. I zdecydowanie to, co też było mówione w dniu wczorajszym, gdzieś tam ten interfejs jest przejrzysty, wymaga oczywiście jakby zmiany pewnego rodzaju przyzwyczajeń z innych platform, ale to jest, to jest absolutnie do przeskoczenia. I powiedziałbym, że po prostu trzeba się uzbroić w cierpliwość i w otwartość, bo bo naprawdę z doświadczenia mojego również z innymi platformami widać, że, że jest to elastyczne rozwiązanie i jest to rozwiązanie, które się ciągle rozwija. Tak? Mhm, jasne, dzięki. Czy korzystaliście tylko z funkcji, które udostępnia Shopware, czy może tworzyliście też dedykowane rozwiązania? Jeśli tak, to jakie? Wiesz co, no tak naprawdę w naszym wypadku, no tak jak wspominałem, pod spodem jest jeszcze jedna platforma na, na literkę M i, i no to wymagało kustomizacji w wielu obszarach. To znaczy dla nas, tak jak mówię, Shopware na chwilę obecną jest tym jakby serwisem transakcyjnym, ale musiał być przygotowany tak naprawdę do wymiany dużej ilości informacji, do synchronizacji właściwie w trybie ciągłym, ponieważ te informacje musiały na bieżąco nie tylko spływać do naszego biura do realizacji transakcji na miejscu, ale musiały być również synchronizowane z wtyczką mobilną, po to, żeby nasi, nasza sieć sprzedaży, czyli franczyzobiorcy i dystrybutorzy, mogli właściwie tym, w trybie ciągłym, w czasie rzeczywistym mieć dostęp do zamówień, do informacji o klientach i yy, żeby oni mogli na tym, na tym pracować. Więc jakbym powiedziałbym, że ta kustomizacja właśnie jakby była z tym związana. No i po drugie były, konieczna była rozbudowa tego elementu związanego z bazą wiedzy, która jest dla nas bardzo istotna, i na której my tak naprawdę pracujemy każdego dnia. To znaczy, jakby tam się ciągle pojawia dużo nowych treści, one są tagowane, dodawane są kotwice, i jakby staramy się budować jakby ten ekosystem, więc, więc to jest kolejna rzecz. No i poza tym, no w naszym wypadku to też jest przygotowanie do tej do tych customizacji lokalnych, tak? I to nie tylko na takim podstawowym poziomie różnych walut, różnych języków. Za chwilę przed nami wdrożenie na Bliskim Wschodzie, czyli tak zwane po prostu prawy dolowego, czyli po prostu zamiana jakby layoutów całkowicie, więc to totalnie nowe wyzwanie. Ale, ale również obsługa, dostosowanie tej platformy do stopnia zaawansowania użytkowników. Bo w naszym wypadku w Polsce pracuje kilkanaście osób, jakby w biurze centralnym. Jeżeli chodzi o mniejsze rynki, to to często są pojedyncze osoby. Tak? Więc, więc tutaj również to wymagało odpowiedniej kustomizacji, żeby nie wydłużyć procesów, ale je zoptymalizować. Jasne. I um, następne pytanie: Jak technicznie przygotowaliście system pod kątem tego, by mogli z niego korzystać franczyzobiorcy? E, tak jak wspominałem, e, jeżeli chodzi o sam system transakcyjny, to tak naprawdę mm, korzystamy z niego w ramach zespołu ekomersowego. Natomiast ciągle, jeżeli chodzi o współpracę, o dostępność systemu dla franczyzobiorców, to oni korzystają z danych, które mają synchronizowane, jakby z shopwara, tak? Ponieważ większość z nich ze względu na to, że bardzo często jest w trasie, korzysta z wtyczki mobilnej, więc tak naprawdę na tym poziomie korzysta, korzysta z naszego rozwiązania. I tak naprawdę ta, ta, ta customizacja tutaj była związana z tym, żeby upewnić się, że jak najszybciej są przesyłane dane i gdzieś tam dopracowujemy synchronizację, żeby ona była jak najbardziej bezbłędna. I jak najszybsza, czyli żeby był jak najmniejszy lag pomiędzy tym, co realizuje konsument na stronie, a tym, co widzi u siebie sieć franczyzowa. To faktycznie brzmi jak duże ułatwienie procesu. I chyba ostatnie pytanie. Co zarządza u Was bazą produktową? Zakładam, że towary podlegają przeterminowaniu. Czy gotowe produkty z odpowiednimi stanami są wystawiane z ERP, czy też z shopware? Shopware tym zarządza, pobierając na przykład... Daty. To znaczy my jakby przy, przy naszej rotacji tak naprawdę powiem szczerze, że i przy naszej stopniu zarządzania magazynem nie mamy tego typu wyzwań. Eee, nie, mamy, nie mamy właściwie ryzyka wiekowania się. Jeżeli chodzi o stany magazynowe na chwilę obecną, to one jeszcze nie są zarządzane jakby z Ergonoda eee, i na chwilę obecną jakby bazujemy na własnym rozwiązaniu gdzieś tam magazynowym. Jasne. Bardzo ci dziękuję, dziękuję za ci, mam odpowiedź. Jeszcze jedno pytanie że tak powiem, to już Ode mnie trochę takie znając, Cię to specyfiką dzisiejszego taki komercu e jest to, że wszyscy mówią, że ten e-commerce musi być spersonalizowany, mm -hmm. tak? Że z takiego anonimowego zakupu Klienci tego oczekują tak, żeby, żeby nastąpiła pewna personalizacja. I e, wasz przykład, jakby tak pokazuje e, tą personalizację, jakby z mojej perspektywy, pociągniętą bardzo tak głęboko i daleko. Ja dam swój przykład, tak, ja jestem waszym klientem i produkt, karma dla mojego psa zakupiona, tak, mhm. dostarczona przez panią Dominikę, którą po, pozdrawiam, tak, to nie jest kurier, który zrzucił, kazał Dokładnie. się podpisać, zniknąć, tylko pani Dominika spędziła dwie godziny rozmawiając z nami, jak ten pies powinien jeść, jaki mieć ruch, jakie różne inne rzeczy, więc przy okazji tego produktu, tak, ta ilość wiedzy, która została przekazana, której tak naprawdę w żaden sposób inny nie ma, bo weterynarz mhm. Przychodzimy, wychodzimy tak a tutaj był faktycznie poświęcony czas więc to było z doświadczeń takich e-commerceowych e chyba najbardziej faktycznie personalny zakup tak gdzie produkt w jakimś tam stopniu oczywiście jest wystandaryzowany natomiast te mhm. dostawa i to doświadczenie jest niesamowite czy myślisz że ten wasz model który trochę powstał z transformacji klasycznego modelu MLM do takiego digitalowego czy to nie jest model który w przyszłości będzie się bardziej wiesz, rozwijał w wielu różnych markach e gdzie no Ciężko już dzisiaj konkurować na obszarze produktu, ciężko konkurować na obszarze jakichś technologicznych rzeczy, ale jest olbrzymie pole zostawione na poziomie właśnie tych doświadczeń zakupowych klientów. Tak, zanim odpowiem, to jedno drobne zastrzeżenie, to nie jest model MLM, to znaczy okay. my jesteśmy zbliżony. jednak zbliżony, natomiast zdecydowanie jesteśmy daleko od tego modelu, jakby u nas nie ma dodatkowej akwizycji i jakby to zupełnie nie o to chodzi. My po prostu mamy... Mm, Realnie sieć pasjonatów, którzy bardzo często e, tak naprawdę współpracują, znaczy pracują e, dla marki, ale też realizują swoje pasje związane ze zwierzętami poza tym zakresem. I to widać dokładnie to, o czym wspomniałeś. Tak? My mamy hodowców, My mamy ludzi, którzy nie wiem, biegają ze swoimi psami i mają osiągnięcia na poziomie międzynarodowym. I oprócz tego, tak jak wspominałeś, mamy unikalne przykłady. To znaczy przy konkretne, ci ludzie mają konkretnie kontakt każdego dnia z wieloma przypadkami specyficznych zwierząt o specyficznych potrzebach. I wydaje mi się, że szczególnie w obecnym czasie, kiedy jest w dalszym ciągu spora niepewność związana z tym, jak będzie, jak będzie się rozwijała sytuacja, pandemiczna, takie połączenie modelu e-commerce'owego, które w pewien sposób jest takie no nie chcę powiedzieć zdehumanizowane, ale, ale takie zautomatyzowane w pełni. Z tym, naszą możliwością porozmawiania właśnie z tą panią Dominiką czy, czy z kimkolwiek innym z naszej, z naszej sieci, to jest coś, czego użytkownicy potrzebują. To znaczy, czasem nawet pies żywiony tą samą karmą przez wiele lat może nagle nie wiem, mieć symptomy alergiczne. Tak? I teraz, jeżeli sobie wejdziemy na typowy sklep z żywnością, no to no możemy przeczytać karty produktowe możemy spróbować czegoś wyszukać, możemy próbować we własnym zakresie zdobyć tą wiedzę. Tutaj mamy taką możliwość, że realnie mamy po prostu osobę, którą bardzo często znamy, do której możemy zadzwonić i zadać to pytanie i to wydaje mi się, że jest bardzo istotne i Stanowi o sporej przewadze konkurencyjnej marki. Bo, tak jak wspominałeś, to nie są kurierzy. To są osoby, które tak naprawdę mają doradzać i konsultować, jak najlepiej pielęgnować zwierzęta. I naszą intencją, tak jak wspominałem, i to, to dlaczego też wybraliśmy Shopware dzięki tej możliwości skalowania, to jest to, żeby e-commerce był dodatkiem do tych relacji, które oni już budują ze swoimi klientami. Oczywiście my dzisiaj nie będziemy mówili o cyferkach. Ja te cyferki wiem i znam, i wiem, jak to się tak odbiło na czasie wizyty na stronie, tak ruchu, mhm. ile organiku tak naprawdę to pociągnęło, więc ta olbrzymia jakby inwestycja po waszej stronie gdzieś tam ma swoje odbicie. I przynajmniej z moich doświadczeń, różnych projektów, to wy też jesteście tak, już się dzieląc, tak, takim świetnym przykładem takiej prawdziwej transformacji, gdzie zaczynając ten projekt, ta wiedza po waszej stronie. Mhm. Digitalowa, o procesach była niewielka, dzisiaj tak naprawdę już powoli stajecie się ekspertami, analizując, wyciągając wiele wniosków. Gdzie to trzeba dodać, tak, My jesteśmy w tej chwili po rolaucie drugiego rynku mhm. i przed tak naprawdę wprowadzeniem tych wszystkich rzeczy, których w Polsce się udało wypracować, tak naprawdę na całą sieć, która powoli jest globalną siecią, mhm. już na pewno na poziomie Europy, tak z dodatkowymi krajami, tak na, na, mhm. na Bliskim Wschodzie, na Dalekim Wschodzie. Więc to naprawdę jest bardzo ciekawy tak przykład tego, że na nawet bardzo trudne branże, które wydawałoby się nie mogą w e-commerce nic zrobić, mając ten model. Potraf, można dla nich wypracować pewne modele, mając jeszcze elastyczne rozwiązania do tego gdzieś tam doprowadzić. Tak i, i tylko słowem komentarza do tego, co powiedziałeś, to, to jakby Shopware daje nam takie poczucie, że te rozwiązania, które prawdopodobnie będą wynikały z rolloutów na kolejne rynki i z tego dopracowywania modelu, mamy takie poczucie, również rozmawiając z Wami z Shopwarem, że, że one będą się de facto przekładały na dalszy rozwój platformy. To znaczy możemy mieć swoją realną cegiełkę do tego, żeby platforma była ulepszana i żeby gdzieś tam się rozwijała, więc to również jest takie unikalne doświadczenie jakby od strony marki w kontakcie jakby z platformą e-commerce'ową, tak? Bo tak jak wspominałeś, no nasz case był dosyć skomplikowany, zajęło to, to myślę kilka lat od pierwszego pomysłu, że potrzebujemy nową platformę do tego co zwodowaliśmy w maju tego roku, i wymagało to bardzo dużo przemyśleń, rozmów i takiego empatycznego podejścia. Bo, tak jak mówię, dla nas jest istotne to, żeby wzmacniać tą unikalność marki, a nie po prostu zrobić transformację do e-commerce i tyle. Zgadza się. Super. Dziękuję wam bardzo obu w takim razie za ten, za ten wywiad.